Ostatnim produktem do pielęgnacji ciała, tu surprise, surprise, jest to The Body Shop masło do ciała o zapachu Pink Grapefruit. Prezentuje się tak, o jak widzicie, to jest potężne opakowanie, bo to opakowanie ma 400 ml. Ja kupiłam je już jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie ile za nie zapłaciłam, 13 euro czy coś w ten deseń, czy 14 euro, wiem, że to było na jakiejś promocji, plus do tego jeszcze w outlecie, więc nie był to jakiś mega wielki wydatek, aczkolwiek też nie kosztował tanio. Słuchajcie, jak wiecie, ja uwielbiam zapach różowego grejpfruta. Tu zużycie jest już dosyć spore, natomiast ja ten balsam, to masło używałam już i w maju, i teraz przez cały czerwiec właśnie na zmianę z tym olejkiem. Przepięknie nawilża, bardzo długo nawilża, natłuszcza, aczkolwiek no, w zależności od tego, jaką ilość używacie, ja teraz przy wysokich temperaturach używam tego mniej, no bo wiadomo, nie potrzebuję jakiejś mieć tłustej skóry, no i zapach utrzymuje się naprawdę mega, mega, mega długo na ciele. Ogółem ja jestem wielką fanką maseł z The Body Shop i myślę, że o tym wiecie, bo ja tu dudnię non-stop w jakichś filmikach o tym, że uwielbiam te masła. Oczywiście nie wszystkie zapachy mi odpowiadają. Tutaj jest dosyć lekka konsystencja jak na masło, na przykład masło z The Body Shop o zapachu masła Shea jest dużo, dużo cięższe. No jak mówię, tutaj po prostu to masło rozpływa się pod wpływem ciepła waszej skóry, jest naprawdę rewelacyjnie, no i oczywiście w moim ukochanym zapachu. Kupię na pewno następne opakowanie, jak mówię, pojemność 400 ml jest mega, mega wydajna. Kochani, z pielęgnacji to by było na tyle, wydaje mi się, że też nie mało. Przejdźmy teraz do kolorówki i tutaj Wam pokażę jakby gadżet, który do tej kategorii należy, czyli jajeczko Beauty Blender. No ono jest brudne, więc dla wszystkich tych, którym to bardzo, bardzo mocno przeszkadza, przykro mi bardzo, ale no ja używałam go przed chwilą, jak się malowałam, więc jeszcze go nie wymyłam, zaraz go po nagraniu tego filmika oczywiście pójdę i wypiorę, żeby na jutro już był czysty. To jajeczko jest jeszcze zwilżone, dlatego jest jeszcze duże, normalnie jest ono naprawdę dużo, dużo mniejsze. Słuchajcie, ja jajeczko Beauty Blender używam od 3,5 miesiąca mniej więcej, wiem, że z początkiem lutego je zakupiłam. No, trafiłam akuratnie na czarną wersję, nie wybierałam, rzucili mi taką w Douglasie, z czego się niesamowicie cieszę, bo jednak, no, powiem Wam szczerze, że je jest bardzo łatwo domyć i jak domywacie, to tam prawie nic nie zostaje, praktycznie jest nic niewidoczne, w przeciwieństwie na przykład do tych różowych. Jajeczko jest, jak widzicie, miękkie, sprężyste i słuchajcie, pomimo, że używam 3,5 miesiąca non-stop, ono się nigdzie, ale to nigdzie nie rozwaliło. Cena jest oczywiście odstraszająca, no bo 20 euro za kawałek gąbki to jest naprawdę mega, mega dużo i tu nieważne, czy to jest w Polsce, czy to jest w Niemczech, czy to jest gdzieś w Afryce, to jest naprawdę dużo pieniędzy. Mimo wszystko jestem z niego zadowolona. Słuchajcie, tutaj tym szpicem zawsze rozprowadzam sobie concealer pod oczami, czy gdzieś na wypryski nakładam właśnie concealer, natomiast tą okrągłą stroną nakładam sobie podkład. Ja do tej pory byłam zawsze wielką fanką gąbeczki z Real Techniques, no niestety tamta jest jeszcze większa niż ta i dużo szybciej się rozwala, więc no na pewno za jakiś czas będę ją musiała wymienić, pomimo że jest jeszcze w bardzo dobrym stanie, po prostu jest to niehigieniczne używanie przez rok jednej i tej samej gąbki, pomimo że się ją myje, ale no wiem już teraz, że na pewno do niej jeszcze wrócę nie raz. Przepraszam Was bardzo, jeżeli ten film będzie dosyć mocno pocięty, ale moje psy po prostu cały czas szczekają i próbuję to wyciąć, żeby nie było słychać. W połączeniu z Beauty Blenderem aktualnie dalej używam Bielenda BB Krem w 5 w 1, ogórek i limonka, cera mieszana i tłusta, cera jasna. Jest to matujący krem udoskonalający z lekkim podkładem. Prezentuje się tak, o słuchajcie, ja dostałam to w paczce wymiankowej od siarki, link także do tej wymiankowej paczki znajdziecie na dole, jeśli nie widzieliście, to chętnie zapraszam do obejrzenia.
Słuchajcie, jestem zakochana w tym BB kremie. On tu już niestety naprawdę jest mocno na wykończeniu, bo ja tu już całą tą zginam, jak widzicie, o, calusieńką tubkę już zginam. On jest naprawdę mega na wykończeniu. Już ubolewam nad tym, że prawdopodobnie z początkiem lipca będę się musiała z tym BB kremem pożegnać. Słuchajcie, ja go mam dzisiaj na twarzy. On ma krycie bardzo delikatne, ale mi to odpowiada, ponieważ kiedy jest gorąco, ja nie lubię ładować sobie na twarz dużo podkładu. Tego BB krema w ogóle nie czuję na twarzy, jednak mimo wszystko, no ja aktualnie mam cerę dosyć bezproblemową, jakoś nie robią mi się wypryski, więc jak najbardziej mi on odpowiada. Myślę, że wygląda całkiem ok na skórze, daje się ładnie rozblendować, ładnie wklepać w twarz. Po prostu rewelacyjny produkt. Jak byłam w Polsce, rozglądałam się i w Hebe za nim, i w Naturze. Niestety nigdzie go nie widziałam, więc jeżeli wiecie, gdzie można go zakupić i ile kosztuje dokładnie, to proszę dajcie mi na dole znać, bo na pewno będę chciała go sobie sprowadzić z Polski. Tak go po prostu uwielbiam. Jeżeli chodzi właśnie o korektor pod oczy, no to jest MAC Pro Longwear Concealer i mój jest w odcieniu, tak, chyba Wam nie powiem, bo nie wiem, a, NW20. Prezentuje się tak, o, jak widzicie, takie jest zużycie. W wielu filmikach słyszałam od wielu dziewczyn, że tutaj nie da się dobrze dozować. Słuchajcie, da się, ponieważ ten concealer, on ma pompeczkę. Fakt faktem, jeżeli nie nauczycie się z wyczuciem jej naciskać, to Wam będzie pryskać bardzo dużo produktu, no i wtedy ten produkt się marnuje, a jak wiemy, kosmetyki z MAC nie należą do najtańszych. Mój ma różowy podton, dlatego że no niestety moja skóra jest jak świnka z różowym podtonem. Niestety nie miałam możliwości sobie tego wybrać. I teraz tak, słuchajcie, ten concealer, ja już go chyba Wam raz pokazywałam w ulubieńcach, ten concealer, moim zdaniem on wchodzi w zmarszczki, ponieważ ja się zawsze nasłuchałam, że nie, że on jest rewelacyjny, nie wchodzi w ogóle w zmarszczki. To nieprawda, w moje zmarszczki, jeżeli macie tak jak ja głębokie i dosyć długie zmarszczki, on będzie w nie wchodził. Tyle tylko, że z tą różnicą, że on ich nie podkreśla. On wchodzi te zmarszczki, jakby je wypełnia, natomiast nie zbiera się tam nieładnie jak większość korektorów, które do tej pory używałam i to mi bardzo odpowiada. Ja go także dzisiaj pod oczami mam. Dosyć ładnie kryje te cienie, tu także to trzeba go za to pochwalić. Do tego nie jest taki ciężki na skórze, ja go nie czuję pod oczami, co na przykład zdarzało mi się w przypadku korektora z Collection, który no był naprawdę ciężki i bardzo szybko zastygał. Z tym tak nie jest, daje się ładnie rozblendować, ładnie wklepać. Jedyne co odstrasza, no to oczywiście cena. I co mi się nie podoba, że to jest szklane opakowanie i trzeba się niestety z tym korektorem obchodzić jak z jajkiem, uważać, żeby nigdzie nam nie wypadł, no bo wtedy się rozwali i tyle będzie. Zostały nam jeszcze tylko 3 produkty. Ja wiem, że ten filmik już teraz będzie długi, no niestety musicie mi wybaczyć. Kredka do wypełniania brwi, kredka z Maybelline, nazywa się chyba Brow Satin, jeżeli się nie mylę. Niestety, jak możecie zauważyć, wszystko mi się tu pościerało, więc opakowanie dla mnie jest mega tandetne. Moja jest w odcieniu Medium Brown, natomiast następnym razem będę chciała przetestować jednak, no nie chcę sfokusować, jednak będę chciała przetestować sobie jeszcze o odcień ciemniejszą. To jest kredka, która jest wysuwana. I mi już niestety jej wiele nie zostało, bo już Wam pokazuję tylko tyle. Z drugiej strony mamy tutaj taką gąbeczkę, w której jest cień i producent zaleca oczywiście obrysować sobie kontury brwi, no i na koniec wypełnić tym cieniem. Ja natomiast tego cieniu nie używam, czy cienia nie używam, korzystam z samej kredki. No i teraz tak. Opakowanie jest tandetne, jest mega tandetne, wszystko się ściera. Kredka nie kosztuje mało, bo chyba 6-7 euro, ale bardzo fajnie sprawdza się do wypełniania brwi. Ja także nią dzisiaj mam wypełnione brwi, jestem z niej zadowolona. Tyle, że jak mówię, no niestety opakowanie za taką cenę jest jak dla mnie tandetne. Zostając przy oczach, tutaj znowu po raz kolejny
maskara z Maybelline Lash Sensational, która prezentuje się tak, o, ja ją mam od 3 miesięcy, słuchajcie, ona dalej jest mokra, aczkolwiek już nie tak mokra, jak była na początku, dlatego, że ja przy malowaniu, kiedy zaczynałam, nie wiem, nakładać podkład czy BB krem na twarz, otwierałam ją, zostawiałam otwartą właśnie po to, żeby podeschła. Ja nie lubię bardzo mokrych maskar. To jest maskara oczywiście w odcieniu czarnym, tak prezentuje się szczoteczka, jak widzicie, o, ona jest dosyć duża, ale pasuje do mojego oka, więc bardzo ładnie mogę wyciągnąć tą maskarą rzęsy i ona naprawdę je wydłuża. Ona je troszeczkę skleja, ale nie tworzy pajęczych nóżek, przynajmniej w moim wypadku, więc ta maskara, no ona jak dla mnie tworzy efekt troszeczkę pogrubionych, poprzez to delikatne sklejenie, troszeczkę pogrubionych rzęs. Jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolona i dziękuję Halince mojej, że mi ją poleciła, że powiedziała, że jest mega, ponieważ widzicie, u Halinki i u mnie ona się sprawdza, natomiast Maja twierdzi, że u niej nie, ale Maja ma inne rzęsy niż my obie. No i na sam koniec cienie, które najczęściej, czy paletka cieni, po które najczęściej sięgałam w tym miesiącu, jest to Urban Decay Naked. Na pewno już tysiące razy widzieliście paletkę, która ma tutaj lustereczko. Cienie prezentują się tak. O, słuchajcie, te cienie są mięciutkie, rewelacyjnie napigmentowane, dają się przepięknie rozblendować. Jedyny oczywiście minus, no to jest cena tej paletki. Natomiast ja tą paletkę dostałam, za co jeszcze raz bardzo dziękuję, bo sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Ja nie sądzę, żebym kupiła sobie paletkę, która tam kosztowała, nie wiem, 50 euro, więc niesamowitą radość sprawiła mi ta osoba. No i to tyle, co mogę na jej temat powiedzieć. Kochani, to by było na tyle. Dosyć długich ulubieńców nagrałam, więc pewnie podzielę ich rzeczywiście na dwie części. Dajcie mi koniecznie na dole w komentarzach znać, co Wam się sprawdziło, co ulubiliście sobie w tym miesiącu. Może będą to jakieś nowe kosmetyki, których ja nie znam i chętnie chciałabym przetestować. Może możecie mi je polecić. Ja teraz się żegnam z Wami, uciekam gotować obiad. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!